Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Myślę, że teraz mogę już tutaj oficjalnie też na kanale o tym powiedzieć. 14 lipca zaręczyliśmy się, ja jestem bardzo szczęśliwa. Mamy ogólnie takie bardzo aktywne narzeczeństwo, możemy powiedzieć, dlatego że ustaliliśmy sobie takie zasady rozwoju, można powiedzieć, które pozwalają nam dobrze wykorzystać ten czas w taki sposób, żebyśmy się rozwijali też tak właśnie duchowo i w relacji. Także staramy się czytać wartościowe książki. Ostatnio ze względu na różne inne aktywności trochę tego było mniej, ale wracamy do tego. Co drugi dzień msza święta, minimum co drugi dzień. Do tego oczywiście regularna spowiedź, czyli co miesiąc u nas. Myślę właśnie, że dużo daje te takie wspólne czytanie różnych książek o relacjach, o komunikacji, o czystości, różne takie rzeczy, które naprawdę bardzo mogą nam różne rzeczy też wyjaśnić, nam obu, żebyśmy w praktyce też umieli to wykorzystać wszystko w odpowiedni sposób. Bo jak wiecie, od 2018 roku interesuję się budowaniem relacji damsko-męskich z Bogiem właśnie na fundamencie wiary katolickiej. I tyle lat się tym interesowałam, tyle lat o tym czytałam, różne treści tutaj tworzyłam. I teraz mogę w końcu wykorzystać to w praktyce. Razem staramy się dawać z siebie wszystko, żeby rozwijać te relacje jak najlepiej. Oczywiście codzienna wspólna modlitwa wieczorna to jest według mnie jakby podstawa. Codzienne dziękowanie za to, co przeżyliśmy, co się wydarzyło, proszenie o różne rzeczy. Taki bardzo ciekawy, bardzo potrzebny segment w modlitwie naszej, myślę. Pewnie zastanawiacie się, jak w ogóle to wszystko się wydarzyło. Być może pamiętacie jakieś odcinki sprzed roku, sprzed dwóch. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko się zadziało, potoczyło, to będzie opisane w drugiej części pamiętnika katoliczki. Na razie jest pierwsza dostępna, druga dopiero będzie pisana. Już w głowie mam jakieś tam rzeczy, które chcę tam zawrzeć. Jakieś rozdziały, już jakieś takie fragmenty w głowie się układają. Ale już jest dostępny mój nowy e-book. Listy do świętego Józefa, czyli o tym, jak prosiłam o miłość. To jest takie moje właśnie świadectwo, jak do tego wszystkiego doszło i jak zmieniło się wszystko po tym, właśnie po tej modlitwie w formie listu do świętego Józefa. To jest niezwykłe i chciałam się z Wami podzielić tym świadectwem. Także te wakacje zupełnie różnią się od reszty. Się bardzo cieszę, jestem naprawdę szczęśliwa i mam nadzieję, że dalej będziemy właśnie się tak rozwijać, wzrastać w tej relacji. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Bogiem życzę Wam wszystkiego dobrego i niedługo się widzimy, mam nadzieję, w jakimś większym, takim dłuższym odcinku.